Nie pozostanie się obojętni, podróżą za chwilę usłyszycie. Słuchajcie, ja jestem chlebem z nieba. Dzisiaj jestem słowem Boga do ciebie. Narodziłem się z nieba. Idę do nieba, słuchajcie, idę do nieba. Gdybym dzisiaj umarł, ja wrócę do domu. Jesteśmy tutaj na chwilę, ludzie. Jesteśmy tutaj na kilkadziesiąt lat. Nie mamy gwarancji tego, że dzisiaj nie stuknie nas samochód. Wiecie co? Ja żyłem w lękach. Żyłem w obawach. Bałem się, wykorzystywałem ludzi. Raniłem wielu ludzi, skrzywdziłem wielu ludzi, słuchajcie, skrzywdziłem wielu ludzi. Własną matkę poprawiałem, byłem hipernomiczny w swoich wypowiedziach. Dzisiaj stoję przed wami, nazywam się przemysłem więzi i świadczę wam o tym, że Jezus jest żywym Bogiem. Że Jezus to nie jest jakaś popierdółka religijna. A diabeł, diabeł to zwykły szmatan, przegrany frajer, którego wam pomówił świętymi stopami. Narodziłem się z nieba. 12 lat temu do mojego wnętrza przyszedł Bóg, ponieważ ukochał na swoim kanale, powiedziałem: Jezu, ratuj mnie. I on przyszedł do mojego życia. Zespołem obudziłem się nowym człowiekiem. Przyjaciele, Bóg jest realny. Ja jestem realny. Dzisiaj jestem słowem Boga do ciebie. I musisz się pamiętać, przyjacielu, przyjaciółko. Tu pamiętaj się i wiesz Boga. I we mnie wiesz. Wiesz tu słowa. Musisz zarobić się na nowo, bo nie użyć mojego niebieskiego. Ja i do niego, przecież to co jest teraz. To co jest tym teraz, kiedy się skończy. Kiedy się skończy, wszyscy zdaniemy. Co za twarz, wszyscy w Bogiem. Musicie narodzić się na nowo. Musicie narodzić się na nowo. Jak to zrobić? Powiedz, powiedz co ja tam. Ja cię nie znam, Jezusie. Ja cię nie znam. Ale ten koleś, który tu stoi, jest debilem. Albo on naprawdę ciebie zna. Rozważ te słowa, nie bądź obojętny. Kiedyś to, co tu teraz się skończy. Będzie pan i wtedy. Gdzie jest twoje plan i wtedy? Gdzie spędzisz swoją wieczność? Wy już macie życie wieczne. Moje pytanie, gdzie jest spędzisz? Ja mam pewność, pewność, pewność tego, że idę do nieba. Wiara jest pewnością, a ja jestem wierzącym człowiekiem. Jestem cholernie pewien mojego Boga. Jestem cholernie pewien, że idę do nieba. Będę się miała szczęśliwym i wolnym człowiekiem, ponieważ Jezus wziął na siebie moją karę. Tak, ja zasłużyłem na piekło, ale on wziął moją karę, która mi się należała. Wziął, przyjmił ją do krzyża, umarł, wyrzucono ducha. Potężny królach i męka, żebym ja nie musiał stać temu krajowi patrzeć w oczy diabłu. Wiecie, chodziłem lata z diabłem za rękę. Kłamałem, cierpiałem, byłem źle. Ale dzisiaj mam 34 lata, jestem prawdziwie wolnym człowiekiem. Jeżeli da się wypowodzić Chrystusowi, prawdziwie wolny będziesz. Nie wiesz temu krajestwu religii, nie wiesz moich zwoli. Nie ma żadnej religii. Przyjaciele, jest prawda. Ja jestem chlebem z nieba. Mówię dzisiaj, jedz moje ciało, pij moją krew. Jezus oddał życie za ciebie. Nie musisz iść do piekła. Wybierz życie. Przyjaciele, wybierz życie wieczne. Ja idę do nieba. Ja przemysła więzi, idę do nieba. Ty też możesz iść do nieba. Nie musisz chodzić z tym frajerem diabłem za rękę. Nie musisz z nim chodzić. Nie musisz. Możesz mieć prawdziwie szczęśliwe, wolne z nałogów, kłamstwa. Od tego, co ty złożycie. On stał się moim grzechem, a ja stałem się jego sprawiedliwością. Musicie narodzić się na nowo, ludzie.
kaže, opa.